Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Julian i dzisiaj porozmawiamy o cyklach rynkowych. Na samym początku chciałbym podziękować Wam za 17,5 tysiąca subskrypcji. Serio! Dzięki za wszystkie miłe słowa i konstruktywne komentarze. Miło widzieć, jak nasza społeczność tutaj się rozrasta. Tak więc ja nie zwalniam tempa, cisnę dalej, a Was zapraszam do oglądania. Często dostaję pytania co do altów, w które inwestować lub kiedy je kupić. A prawda jest taka, że mi się może spodobać jakiś projekt, a Tobie już nie. Albo według mojej strategii nie warto kupować w danym momencie, a według Twojej może okazać się to świetną decyzją. Dlatego w tym filmie opowiem Wam o tym, co najbardziej mi osobiście pomogło w dokonywaniu tych słusznych decyzji. Chodzi mi konkretnie o cykle rynkowe, a dokładnie cztery główne fazy. Myślę, że trudno odnieść jakikolwiek sukces w sferze, o której nie ma się pojęcia, a cykle rynkowe to pierwsza rzecz, o której nowe osoby w krypto powinny się dowiedzieć. Analiza techniczna i fundamentalna to świetne narzędzia które gdy są poprawnie stosowane mogą zdecydowanie się przyczynić do polepszenia swoich wyników na giełdzie. No ale jak to bywa z narzędziami, mogą być bezużyteczne, jeśli użyje się ich w złym momencie. Zacznijmy zatem od pierwszej fazy, jaką jest faza akumulacji. Ta faza ma miejsce po tym, jak rynek osiągnął dno i tak tzw. innowatorzy, czy na przykład wtajemniczeni inwestorzy korporacyjni i wcześniej inwestorzy lub po prostu doświadczeni handlowcy, zaczynają kupować, akumulować uznając, że najgorsze już minęło. Na tym etapie wyceny są bardzo atrakcyjne, a ogólne nastroje na rynku są nadal bardzo złe. Artykuły w mediach głoszą zagładę i przygnębienie, a ci, którzy przeżyli najgorsze okresy bezsy, ostatni zrezygnowali i z niespakiem sprzedali resztę swojego portfolio. I tutaj pojawia się ważna kwestia. Gdy wszyscy dookoła są wystraszeni i przekonani, że np. Bitcoin to scam, przez co ludzie potracili majątki, to właśnie jest szczególny moment na zachowanie takiej zimnej postawy. Czasami po prostu trzeba iść pod prąd i w takich chwilach przypomnij sobie słowa słynnego inwestora Warrena Buffetta Bądź chciwy, gdy wszyscy się boją, i bój się, kiedy wszyscy są chciwi. Tak więc, faza akumulacji wręcz żywi się strachem i złym postrzeganiem, a wtedy my wchodzimy i po cichu akumulujemy swoje fundusze. Faza akumulacji może pokazać się w formie konsolidacji, czyli takiej nieco stagnacji, gdzie rynek raczej idzie bokiem niż w górę lub dół. W tym okresie następuje kurczenie się zakresu cen i brak realnej przewagi dla day traderów. Im dłuższy okres konsolidacji, tym większe prawdopodobieństwo, że rynek jest w dołku i możesz się spodziewać, że faza akumulacji dobiega końca. Negatywne wiadomości często nie będą już miały tak dużego wpływu na rynek. Po długim okresie konsolidacji wystarczy jeden. Przyzwoity komunikat prasowy lub wiadomość, aby rozpocząć trendy wzrostowy na rynku. A kiedy kluczowy poziom oporu zostanie przełamany i zaczniesz widzieć wyższe dołki i wyższe szczyty oraz wysoki napływający wolumen, faza akumulacji dobiega końca i wchodzimy w fazę narzutu. Faza narzutu. Na tym etapie rynek od dłuższego czasu jest nieco stabilny i zaczyna rosnąć. Wczesna większość w tym momencie zaczyna się modlić. W tej grupie znajdują się analitycy techniczni, którzy widząc, jak rynek wprowadza coraz wyższe dołki i wyższe szczyty, rozpoznają kierunek i zmiany nastrojów na rynku. W mediach zaczyna się dyskusja, że najgorsze już minęło, podobnie jak doniesienia o poprawie sytuacji w wielu branżach. W miarę dojrzewania tej fazy, coraz więcej inwestorów rzuca się na tą modę, ponieważ strach przed byciem na rynku jest wypierany przez chciwość i strach przed pominięciem, słynne FOMO, fear of missing out. A gdy ta faza zaczyna dobiegać końca, późna większość wskakuje, a wolumeny rynkowe zaczynają znacznie wzrastać. Wyceny znacznie przekraczają historyczne normy, a logika i rozsądek ustępują miejsca chciwości. Wtedy na pokład wchodzi tak zwana ulica. Ale gdy ceny zaczynają się wyrównywać lub gdy wzrost zwalnia, ci co czekaj na okazję, te osoby, które siedziały na uboczu, masowo wskakują. Ceny wykonują ostatni paraboliczny ruch znany w analizie technicznej jako punkt kulminacyjny sprzedaży, gdy często zdarzają się największe zyski w najkrótszych okresach. Ale cykl zbliża się do szczytu. W tej fazie nastroje zmieniają się od neutralnego przez byczy do wręcz takiej euforii, a inwestorzy, którzy widzą, jak rośnie ich portfel, to nie widzą szczytu i uważają, że skoro już tyle urosło, to urośnie jeszcze więcej. W trzeciej fazie cyklu, czyli w fazie dystrybucji, zaczynają dominować sprzedawcy. Dystrybuują oni swoje aktywa. Ta część cyklu jest identyfikowana przez okres, w którym sentyment zwyżkowy z poprzedniej fazy zamienia się w sentyment taki mieszany. Czyli ponownie możemy mieć do czynienia z konsolidacją. Ceny często pozostają zablokowane w jakimś przedziale. Po zakończeniu tej fazy rynek zmienia kierunek. Klasyczne wzory takie jak double top, czy nawet triple top, a także head and shoulders to przykłady ruchów, które występują w fazie dystrybucji. Między innymi. Po zakończeniu tych formacji sprzedawcy zdecydowanie dominują, i tym właśnie sposobem przechodzimy w fazę przeceny. Faza przeceny to ostatnia faza cyklu rynkowego i okazuje się być straszna dla inwestorów, którzy wciąż utrzymują pozycję. Ceny spadają znacznie poniżej tego, co nowi inwestorzy pierwotnie za nie zapłacili. Będąc ostatnim okresem, oznacza to również początek kolejnej fazy akumulacji. No i zaczyna się jazda od początku. Słyszałem gdzieś, że historia się nie powtarza, ale rymuje się. I jest to jak najbardziej słuszne powiedzenie, ponieważ cykle będą bardzo podobne do poprzednich, ale nigdy takie same. Nie będzie tych samych szczytów i tych samych dołków. Możemy osiągać nowe szczyty, nowe dołki, siedzieć w konsolidacji przez dłużej lub krócej, i wtedy szczególnie przydaje się znajomość analizy technicznej, aby identyfikować najlepsze punkty wejścia i wyjścia. No dobra, akumulacja, narzut, dystrybucja. I przeceny. Ale jak to wygląda konkretnie przy kryptowalutach? Zapewne niejednokrotnie słyszałeś, że bańka na bitcoinie pękła i zmierza on do zera. A no mianowicie pęka ona regularnie co 4 lata. Pękła w 2013, w 2017 i prawdopodobnie pęknie na przełomie tego roku i 2022. Raz na 4 lata następuje reset w postaci pęknięcia bańki i cały cykl zaczyna się od początku. Co więcej, nawet na klasycznych rynkach akcji, Występują takie cykle, które zazwyczaj trwają 10 lat, a w nieruchomościach nawet do 30 lat. Warto jednak tutaj zwrócić uwagę, że koniec Hossy to nie tylko nieco większa korekta, ponieważ Bitcoin potrafi spaść wtedy nawet o 90%. A Bitcoin, mimo tego, iż ludzie regularnie wieszczą jego koniec, nie rozumiejąc jego cykliczności, on po prostu rośnie w długim terminie, jak żadne inne aktywa. Ma to związek z ograniczoną podażą i zmniejszeniem nagrody za jego wydobywanie. Chodzi mi tutaj o halving. Po każdych 210 tysiącach wydobytych bloków, czyli mniej więcej co 4 lata, nagroda za blok przyznawana górnikom bitcoinów za przetwarzanie transakcji zmniejsza się o połowę. Stąd nazwa. Zmniejsza to o połowę szybkość, z jaką nowe bitcoiny są wprowadzane do obiegu. I w ten sposób bitcoin wykorzystuje syntetyczną formę inflacji, która zmniejsza się o połowę co 4 lata, dopóki wszystkie bitcoiny nie zostaną wprowadzone do obiegu. System ten będzie działał do około roku 2140. Wtedy górnicy będą nagradzani opłatami za przetwarzanie transakcji, które zapłacą użytkownicy sieci. Opłaty te zapewniają, że górnicy nadal mają motywację do kopania i utrzymywania sieci. Chodzi o to, że konkurencja o te opłaty spowoduje, że pozostaną one na niskim poziomie po zakończeniu tych halvingów. I w takiej sytuacji bardzo przydatny jest model stock to flow. Mówiąc prościej, jest to stosunek zapasów do przepływów. Jest on sposobem pomiaru obfitości określonego zasobu. Stosunek ten to ilość zasobu utrzymywana w rezerwach podzielona przez ilość, jaką jest on produkowany rocznie. Stock to flow jest ogólnie stosowany do zasobów naturalnych. Weźmy na przykład złoto. Szacuje się, że wydobyto około 190 tysięcy ton złota. Ta ilość, czyli całkowita podaż, jest tym, co możemy nazwać zapasem, stok. Tymczasem każdego roku wydobywa się około od 2500 do 3200 ton złota. Tę kwotę możemy nazwać przepływem. Stosunek zapasów do przepływów możemy obliczyć za pomocą tych dwóch wskaźników. No dobra, ale co nam to da? Zasadniczo pokazuje, jaka podaż wchodzi na rynek każdego roku dla danego zasobu w stosunku do całkowitej podaży. Im wyższy stosunek zapasów do przepływu, tym mniej nowej podaży wchodzi na rynek w stosunku do tej całkowitej podaży. W związku z tym składnik aktywów o wyższym stosunku zapasów do przepływu powinien teoretycznie dobrze zachowywać swoją wartość w długim okresie. W przeciwieństwie do tego są towary konsumpcyjne i towary przemysłowe. Mają one zazwyczaj niski stosunek zapasów do przepływu. Dlaczego? Ponieważ ich wartość zwykle pochodzi z ich zniszczenia lub konsumpcji. Zapasy, stok, są zwykle dostępne tylko po to, aby pokryć popyt. Zasoby te niekoniecznie mają wysoką wartość jako majątek. Więc zwykle słabo sprawdzają się jako aktywa inwestycyjne. W niektórych wyjątkowych przypadkach cena może szybko wzrosnąć, jeśli przewiduje się niedobór w przyszłości, ale w przeciwnym razie produkcja nadąża za popytem. Porównanie bitcoina do złota może się okazać komiczne dla niektórych. Złoto można dotknąć, polizać czy przesunąć wiecie o co chodzi a taki bitcoin to w dużym skrócie po prostu linijka kodu. Chociaż jak się okazuje, bitcoin jest podobnym zasobem jest rzadki. Stosunkowo kosztowny w produkcji, a jego maksymalna podaż jest ograniczona do 21 milionów. Ponadto, emisja bitcoina jest definiowana na poziomie protokołu, co sprawia, że przepływ jest całkowicie przewidywalny, a więc i cykle rynkowe są bardziej możliwe do jaśniejszego wyznaczenia. Na moim kanale znajdziesz film, który może okazać się Tobie bardzo pomocny przy właśnie wyznaczaniu miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy. Znajdziesz go klikając w prawym górnym rogu. I może uznać go jako taka druga część dla tego filmu. Tutaj rozmawialiśmy bardziej o teorii, a tam uderzamy już w praktykę. No dobra, więc wyznaczyłeś już cykl, w którym się znajdujemy, i podjąłeś decyzję, że jesteś gotowy na zakup. Co wtedy? Mogę ci polecić giełdę Binance, do której link znajdziesz w opisie. Znajdziesz tam bardzo niskie prowizje i można handlować setkami altcoinów, zarabiając na ich różnicy w cenie każdego dnia. Dodatkowo otrzymacie 20% zwrotu prowizji dzięki udostępnionej przeze mnie opcji. Jeśli jednak nie czujesz się pewnie wchodząc na giełdę, to na tym kanale znajdziesz filmy poradnikowe dotyczące poruszania się na giełdzie, z jakich wskaźników korzystać oraz jak przelewać środki. Życzę Wam samych udanych transakcji i samo zaparcia do dalszej nauki. To już by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko co napiszecie postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!